Wiecie co, ja się spodziewałam, że ten basen będzie duży, ale nie, że aż tak. Oliwia mi go wiezie na wózku. Miałyśmy w planach jeszcze iść na zakupy, odebrać paczkę, iść na zakupy. Ale chyba nie pójdziemy. Pójdziemy, Oliwka, najpierw zanieść to do domu, co? He, twój basen? Nie możesz podnieść basenu? Nie. O jeny, ale on jest duży, co, Oliwia? Nie, otwieramy jeszcze. Nie, nie, nie kombinuj. A cieszysz się? Dla kogo to jest niespodzianka, Oliwia? A Gosi. No i co ty będziesz tutaj robiła, co? Bawić się tam w basenie. Ale zobacz, chodź, ja ci coś pokażę. Zobacz, Oliwka, tutaj jest basen i tu jest zjeżdżalnia. No i zobacz jeszcze tutaj, co to jest, Oliwka? Dinozaur. Dinozaur. Słuchajcie, zżera mnie ciekawość, zżera mnie niesamowita ciekawość, jeżeli chodzi o ten basen dla Oliwki na urodziny. Kurde, normalnie mam taką ochotę go otworzyć, że już nie wytrzymuję. Oliwii mówię nie, 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 w sobotę, chociaż ona też chciała już otworzyć, a sama, słuchajcie, nie mogę wytrzymać i już się do niego dobrałam. Dobrałam się tutaj do niego i chciałam go otworzyć, ale słuchajcie, stwierdziłam, że nie, bo tutaj są dwa kółeczka, które będą napompowane, będzie można nimi rzucać i są jeszcze piłeczki, ale poza tym, słuchajcie, on jest tu tak zapakowany ciasno, on jest tak ogromny, jest tak ciasno zapakowany, że nie ruszam, bo jak rozpakuję, to ja tego nie włożę z powrotem i to już nie będzie ten efekt u Oliwii na urodziny, jaki powinien być. Więc kurde, wychodzi na to, że muszę wytrzymać do soboty, niczym ten basen wjedzie na imprezę. Powiem tak, no to powiem tak, nie ruszam basenu, ale ruszam co innego. Biorę się zaraz za sprzątanie Oliwii pokoju i za tworzenie wystroju w Oliwii pokoju, gdyż tak jak był w poprzedni weekend, pokazałam Was wystrojony Martynki pokój, oprócz salonu. Tak też będzie u Oliwki. Ona chce dużo balonów. Ona chce dużo balonów. Dobrze. Spróbuję spełnić jej oczekiwania i zrobić dużo balonów w jej pokoju. Chociaż podejrzewam, że impreza i tak będzie w salonie na dole. Tu. Tu będzie, coś czuję, impreza w tym basenie. Tutaj będą jeszcze, ja Wam nie powiedziałam, w tym basenie właśnie będą, czy powiedziałam? Kurde, nie wiem. Będzie dużo piłek. Ja mam dużo piłek, ale tak jak mówiłam, nie przygotowałam się na to, że ten basen jest tak ogromny, że będzie tak ogromny i nie wiem, czy mi piłek wystarczy. Mam nadzieję, że mi wystarczy. A mąż po prostu jak to zobaczy, a on będzie też pompował, no to już widzę. No to już widzę jego reakcję. No szkoda, że nam się pogoda popsuła, są deszcze, jest zimno, bo super by było ustawić ten basen na ogrodzie. Chciałabym żyć nadzieją, że może na weekend pogoda będzie fajna, ale widzę, że te deszcze przyszły na ładne parę dni, więc chyba raczej nie. I alternatywa jest basenu w domku. Tu mnie wkurzyli, słuchajcie, bo chciałam, żeby to było zapakowane w jakiś karton, mieć oryginalne opakowanie, to mi ponaklejali nalepki i zadowoleni, ale dobra, spoko, przeżyję to jakoś. Więc tak, no nie otwieramy basenu, idziemy stroić Oliwii pokój. No, trzymaj. Hej! Co ty robisz tutaj? Co to jest? Czekoladki? To nie wrzucaj mi tutaj tego. Nie, nie wrzucamy. Trzymaj. No. Co ty robisz, torta? Co ty będziesz piekła sama tego torta? Oliwia? No posmakuj, to jest dobre, słodziutkie. Nie, też o torta. Do nie można tego jeść, bo to jest ślubowe. Aha. Ty musisz upiec tego torta? Ale pomagasz, o kurczę. Już gotowe? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Okej.
A mogę ci pomóc? Masz tu liseczkę. Mogę pomóc? Dobra, to idę ci pomóc. Masz. Dziękuję. A ile ty jutro latek kończysz? Trzy. Trzy? I co będziemy Oliwi śpiewały? Sto lat, sto lat, tak? A kuku! Co ci tam ucieka? Oliwia, ten balon jest większy niż ty. Papa, papa, idę na urodziny. No idziesz na urodziny? Czyje urodziny? Na twoje, ale ta trójka to jest taka jak ty duża. A gdzie ty się schowałaś? Kuk, kuk. Nie ma Oliwii, słuchajcie, no nie ma. Nie ma. Uwaga, może ją znajdziemy. Ale ten balon jest ogromny. A! Pod koniec ubijania tej śmietany dodaję tą masę i wtedy delikatnie, najmniejszymi obrotami po prostu miksuję wszystko razem. Ona jest bardzo fajna, bo ma naprawdę fajny smak, kawałeczki truskawek i wtedy smaruję tort. Okej, słuchajcie, i krem jest gotowy. Dodałam ten proszek, zmiksowałam. On jest bardzo fajny, ma taki delikatny, kwaskowaty smak. Biszkopt jest już posmarowany marmoladą truskawkową. Na to teraz przyjdzie krem i następny biszkopt. Impreza, co? Będę kochać gości, że lubiłam party. Że party zro... I kto do ciebie jutro przyjdzie? Goście. I ile latek jutro? Trzy. Trzy latka. Patrzcie, jaka tutaj impreza będzie. Ła! Słuchajcie, zwycięstwo. No, udało mi się. Myślałam, że nie dam rady, ale dałam radę. Właśnie skończyłam stroić Oliwii pokój na jej jutrzejsze party. Za mną tutaj jest, słuchajcie, mega duża, świetna trójka. I wystrój. Jest wystrój pokoju. Może nie jest jakiś super, super duży, ale uważam, że jest fajnie. Ta-dam! Tort zrobiony, wystrój pokoju zrobiony. Także, no, mamuśka welkoczyki zrobiła. Mam nadzieję, że jakieś loki jutro z tego będą. Jesteśmy już praktycznie gotowi, żeby jutro świętować. Jutro będziemy dmuchać wielki basen i świętować Oliwii urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Kto ma dzisiaj urodzinki? Kto ma Robimy basen. A co ty dzisiaj masz? Basen. Urodzinki! 100 lat, 100 lat, 100 lat! Bierzemy się za basen? Kochani, my jak zawsze w pośpiechu. Ja nie wiem, czy my się nauczymy w ogóle inaczej. Zawsze wszystko na ostatnią chwilę i zawsze w pośpiechu. Zaraz Marcin pojechał po Martynkę odebrać ją ze szkoły, bo sobota ona dzisiaj poszła do szkoły, a my z Oliwią będziemy pompowały basen! Oliwia! Oliwia już się tam dopadła. Słuchajcie, za chwilę startujemy trzecie urodziny Oliwii. Mama, basen. Co ty masz dzisiaj, księżniczko? Urodzinki. I ile latek kończysz? Trzy. Będziesz miał trzy latka? Tak. I co będziemy ci śpiewać? Siedem. Sto lat, sto lat, sto lat.